To była wielka miłość twojej babci, narzeczony z czasów okupacji, który ma, no, którego historia jest bardzo, bardzo tragiczna. A jednocześnie jest to tragiczna historia twojej babci. Bo gdyby on nie zginął, to nas by tutaj nie było. Wreszcie niech ktoś się na tym świecie zlituje nad tym, że Staszek nie był zdrajcą, bo to jest wielka hańba, a on był wielkim patriotą. Ile jest takich rodzin, po których nie pozostało nic, tak jak po Jasterach? Tylko kupka dokumentów, kilka zdjęć i tyle. Jastera, Staszka już poznały w Gdyni przed wojną, w 1939 roku. Staszek był instruktorem żeglarstwa harcerskiego. On lubił takie przygody. No jak zawsze Staszek. Pierwszy raz zetknąłem się z Jasterem w Gdyni w harcerskim ośrodku morskim, w którym pracował w lecie 1939 roku jako instruktor. W ośrodku Staszek cieszył się opinią pozytywnego awanturnika w typie Janosika. Otaczał go podziw nas wszystkich. Gdy z kolegą chcieliśmy zobaczyć nocne życie w porcie, dotarliśmy do tawerny, skąd zostaliśmy wyrzuceni. Niedaleko od knajpy spotkał nas Staszek, spytał płaczącego kolegi, co się stało. Po wyjaśnieniu Staszek złapał nas bez słowa pod ręce. Po gwałtownym otwarciu drzwi spytał, którzy z obecnych go pobili. Ze wskazanymi dwoma rozprawił się i przy poklasku obecnych w knajpie wziął ich pod pachy, otworzył głowami drzwi i rzucił do rynsztoka. Historia Jastera bardzo mnie poruszyła przed 30 laty i chciałem podkreślić, że nikt wówczas w Muzeum Auschwitz-Birkenau nie polecił mi, żebym się zajął tym tematem. Po prostu ja uważałem, że Jasterowi wyrządzono straszną krzywdę i moim jakimś moralnym obowiązkiem jako historyka pracującego w tym muzeum jest zebranie materiałów na jego temat, zrobienie opracowania i udowadnianie, że był on niewinnym człowiekiem. Sama sprawa Jastera nie zaczyna się, jak Pan Bóg przykazał, czyli w ten czas, kiedy Jaster żył, kiedy wszystko się działo, czyli rok 42, 43, 40 rok, kiedy jest po raz pierwszy aresztowany. Ale zaczyna się od środka, jak gdyby od roku 68, kiedy wychodzi książka Aleksandra Kunickiego Cichy front. I na tym właśnie rzekomo cichym froncie pada pierwszy strzał, to znaczy rozdział pod tytułem Zdrajca, gdzie jest wskazane, że ten i ten winny wszelaki zdrady Stanisław Jaster Hel wydał oddział Osakosa 30 i został zastrzelony jako konfident Gestapo z wyroku podziemia. Tragedia Staszka zaczyna się 19 września 1940 roku podczas tak zwanej łapanki żoliborskiej. Podczas tej łapanki dał się aresztować rotmistrz Witold Pilecki, co jest bardzo znamienne, ponieważ później Jaster był kurierem Pileckiego. Te losy Jastera to jest początek Auschwitz dla Warszawy. Jaster, schwytany podczas łapanki na Żoliborzu, został przywieziony do Auschwitz 23 listopada 1940 roku. Atletycznie zbudowany, 1,94 cm wzrostu, zwracał uwagę na siebie swoim wyglądem. W jednej z relacji przeczytałem, że nawet nie można było dobrać butów o tak dużym rozmiarze na niego. W związku z tym sam Jaster z filcu wyciął sobie takie buty i w takich zrobionych przez siebie walonkach chodził po obozie jako więzień. To było piekło.
No śmierć nosiliśmy na plecach dzień i noc. I tam trudno było o uśmiech, naprawdę. Trudno było o żart, ale dla Staszka nie było to trudne. On to znosił w inny sposób, w taki sposób swój, z lekkim, drwiącym uśmiechem. Staszek miał siłę byka, niewiarygodną siłę miał. Prawie 2 metry wysoki chłopak, takie bary, diabelnie silny. Dla niego wziąć, nie wiem ile te worki ważyły, ale ja sam wiedziałem. Tak sobie brał, bo tu u góry zawiązany ten worek, za to zawiązany. I pod jedną stronę, i pod drugą, i tak szedł. Miał obowiązek nosić po jednym worku, jak my wszyscy, ale on po 2. Nie musiał, ale raz, że już było mniej do noszenia dla nas, słabych, a on sobie z tym dawał rady. On wszędzie rozdawał, co mógł, rozdawał tą dobrocią. I taki właśnie znowu był Staszek. Przy każdym transporcie zawsze przypominano nam, że to nie jest sanatorium, tu trzeba pracować i tylko pracować, a jeśli komuś taka głupota przyjdzie do głowy, że zechce uciekać, to niech wie, że jeśli ucieknie z bloku, to za jego ucieczkę 10 na śmierć, a jeśli ucieknie z komanda pracy, to za niego z komanda pracy 10 idzie na śmierć. I to paraliżowało nas, jak to rozwiązać. Raptem jakby piorun tam znalazł się w tej głowie. Przecież to jest proste. Zrobić nieistniejące, fałszywe Rollwagen komando. I wtedy uciekamy jako komando. Najmniejsze te Rollwagi musiały mieć 4 więźniów. Trzeba było teraz znaleźć, żeby była właśnie ta 4. Łatwo było Genkowi zwerbować Józka Lemparta, który z nim pracował i on był pewny. Ja nie musiałem go szukać. Przyjaźniłem się ze Zbyszkiem Damasiewiczem, numer 260. Zapytałem go, on mówi nie, on ma sytuację takie, że nie. Więc ja zaproponowałem Staszkowi Asterowi i on powiedział, ja zgadzam się. Zgadzam się. Możemy przystąpić do tej ucieczki. W 1991 roku odkryłem raport Witolda Pileckiego. Raport poświęcony był przede wszystkim organizacji wojskowej, konspiracji wojskowej, którą Pilecki utworzył w obozie. I w tym raporcie były zaszyfrowane nazwiska więźniów, którzy byli członkami obozowego ruchu oporu. Był również klucz do tego raportu sporządzony ręką Pileckiego, czyli liczba, która była podana w raporcie i odpowiadające jej nazwisko. I tam był Stanisław Jaster. Nadszedł dzień planowanej ucieczki, 20 czerwca 1942 roku. Jest południe. Genek odrobionym kluczem otworzył garaż. Wpadliśmy do garażu. Genek pokazał na samochód. Tym będziemy uciekać. Tędy po tych schodach biegliśmy do magazynu mundurów i broni. Szybciutko dobieraliśmy mundury. I dla mnie wyszukał Józek mundur Untersturmführera. Potem broń, a w końcu amunicję. Schodzimy z tym wszystkim na dół do rampy samochodowej. Genek za kierownicą, ja obok, za Genkiem Staszek, a za mną Józek. I ruszamy. Jadąc wzdłuż obozu, zauważyliśmy szlaban. No mamy gdzieś jeszcze jakieś 25 metrów, a on się nie rusza, ten draniec Esman, szlaban na dole. Ja już widzę blisko ten szlaban, otwieram prawe drzwiczki i mówię, otwieraj ten szlaban. Sesman podskoczył, szlaban idzie do góry i suniemy naprzód. Wolność. I
nikt nie może mi powiedzieć, że było inaczej. Bo ja byłem więźniem Auschwitz i ja z Benderą organizowałem tą ucieczkę. I wiem, jak ją organizowałem. I wiem, jak doszedł do nas Staszek. Stanisława Jastera oskarżano o to, że uciekł z Auschwitz, z obozu koncentracyjnego Auschwitz, przy pomocy Niemców. To był zarzut, który w tamtejszym czasie konspiracyjnej Warszawy wynikał z faktu, że nie wiedziano, jakimi metodami uciekł. Miano zbyt mało informacji, żeby ad hoc uwierzyć Jasterowi w wersję, którą podawał. Staszek, kiedy się żegnaliśmy, powiedział do mnie tak: Kazek, ty wiesz, ja muszę być w Warszawie. Ja tam byłem i tam wracam. Otrzymaliśmy wolność z Auschwitz, ale w Warszawie będę walczył o wolność dla Polski. Tak mi powiedział. A kiedy już żegnaliśmy się, cześć, cześć, on mnie jeszcze tak przytulił i mówi: włożę raport. No i poszedł. Przesyłam znowu raport przez podchorążego 54, który z trzema kolegami uciekł z obozu. Byłem kiedyś dawno na filmie 10 z Pawiaka. Śmiem sądzić, że ucieczka czterech więźniów z Oświęcimia, najlepszym w obozie autem komendanta Lagru, po przebraniu się w mundury SS na tle warunków tego piekła, może być dla filmu kiedyś tematem naprawdę doskonałym. Kiedy on po ucieczce dotarł do Warszawy, chcąc jakoś ostrzec rodziców, żeby się schronili, bo zapewne spadną na nich represje, tych rodziców już nie spotkał, ponieważ ojciec został z matką aresztowany. Fakt, że aresztowano jego rodziców, aresztowano matkę Lemparta, rodzina Bendery również została poddana represjom, jest dowodem na to, że niemożliwe było sfingowanie takiej ucieczki. Poza tym ta ucieczka jak gdyby za bardzo podnosiła morale więźniów. Wszyscy więźniowie powtarzali sobie z ust do ust i nabijali się ze zesmanu, że pomimo takiej obstawy udało się więźniom uciec w mundurach SS, samochodem SS i z bronią. To podtrzymywało na duchu więźniów. Lagerführer Hans Aumeier, śpiesząc na wieczorny apel, spotkał auto z oficerami. Wrócił do Święcimia, gdy wszyscy już stali. Tu się dopiero rozegrała scena. Zameldowano mu, że czterech brakuje, a co gorsza, pojechali autem. Aumeier się prawie wściekł. Rwał włosy na głowie, krzyczał, że ich przecież spotkał. Potem cisnął czapkę na ziemię i nagle na głos się roześmiał. Represji żadnych, rozstrzeliwań ani stójek dłuższych nie mieliśmy wtedy. To było wypuszczenie czterech świadków tego, co miało zostać zakryte przed ludźmi, które nigdy nie miało ujrzeć światła dziennego. Więc te wszystkie późniejsze oskarżenia, jakoby przyznał się do tego, że ucieczka była sfingowana, no nie trzymają się tutaj zasad logiki działalności niemieckiej. W 1942 roku po ucieczce Jastera z obozu zjawił się u nas w domu w pierwszej dekadzie sierpnia. Ja z matką byłyśmy w miejscowości Komorów przy ulicy Brzozowej 17. Jaster przyjechał do Komorowa i zamieszkał razem z nami. Breloczek. Bo ja byłam najmniejsza z nich wszystkich i taka filigranowa i malutka i zabawna i speszona trochę. Staś chciał porównać, że tak powiem, gabaryty moje z jego posturą taką wysoką, umięśnioną, dobrze zbudowaną, a ja na jego plecach skurczona ze strachu, że zaraz padnę w tą przepaść. Tutaj też jest ciocia ze Stasiem. To nie jest... Nie. Tak? A tak, możliwe. Ja w sukience. O. Jak łachman taki na wietrze. O, to jest piękne. To jest piękne zdjęcie. Ona jest rzeczywiście... To jest piękne. To jest to zdjęcie, gdzie Staś ciocie na ramionach swoich tak trzyma, prawda? Ale widzicie, ciocia, mama świadoma tego, co robi, sukieneczką. Tak. Wszystko, co najważniejsze, zakryła. Tak. Jak zręcznie. O, tutaj też ciocia. Krzywonóżka jakaś tutaj.
No tak, słuchajcie, stanę. O nie, obydwoje żeście tak stanęli. Wy coś faktycznie, tutaj udajecie. Faktycznie, tak. Wy coś tutaj udajecie. Coś mi się teraz przypomina, że mama mówiła, że wy udajecie parę jakichś takich... Gamoni. Gamoni, tak. Tak, on nogi do środka, ciocia nogi do środka. Tak, tak, widocznie. Ale ofiary losu stoją. Gamonie dwa. A tu groza dookoła trwa. Rymnęło mi się nawet. Mój Boże, mój Boże. Jakie to straszne, że to się stało Stasiem. Ale czy to już pewnik jest, że to pomyłka była? Deszcz, Staś zabrał mamę na spacer i wziął parasol ogrodowy. On stał na balkonie przeciwko słońcu, którego normalnie kobieta by nie była w stanie pewno sama unieść. A on brał to jak normalny parasol, poszli na spacer i śpiewał jej taką piosenkę. Ciapu, 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 ciap, deszczyk sobie pada. Do siostrzyczki przyszedł brat i tak jej powiada. Tyś królowa, a ja król. Pochodzimy sobie, weźmiem taty parasol, deszcz nam nic nie zrobi. A to jeszcze było aluzyjne, ponieważ Staś używał w czasie okupacji nazwiska król. Te dokumenty przechował w słojach zakopanych w ziemi pierwszy dowódca Jastera Stanisław Sosabowski, Stasinek, syn generała Sosabowskiego. Musiał je uznać za ważne, skoro przechowywał w ukryciu kilkadziesiąt lat. Po przybyciu do Warszawy Staszek przyjmuje pseudonim w konspiracji Hel. Wchodzi w struktury samodzielnego oddziału akcji dywersyjnych OSA-KOSA 30. W ramach oddziału OSA-KOSA 30 wykonywał wyroki śmierci na konfidentach. Otrzymałam rozkaz rozpracowania agenta gestapo polskiego adwokata Wróblewskiego w miejscowości Olszanka, stacja Radziwiłłów. Na wykonawcę wyroku zgłasza się ochotniczo Hel, atleta komórki, który mścił się za umęczonych przez hitlerowców rodziców. Dla niego nie istniała akcja bojowa nie do wykonania. Pewnej nocy wpada do domu Wróblewskiego, odgrywając rolę tajnej policji, która śledzi zaciemnienia przeciwlotnicze, wykorzystuje moment przelotu samolotu nad domem. Wróblewski pada od kul Hela, który następnie zabiera od trupa dowód osobisty i wraca do Warszawy. Jego wzrost był niebywały na tamte czasy. Po prostu tacy ludzie się nie zdarzali. Był uciekinierem z Oświęcimia i Niemcy podawali jego rysopis. Babcia zakładała bardzo wysokie obcasy i kapelusz wysoki i wtedy szli pod rękę, bo wtedy ona, mając te swoje 1,70 m, była na tyle wysoka, że nie było widać wzrostu Stasia.
Jaster miał swój własny system poruszania się po ulicach, gdzie wykorzystywał bramy przechodnie. Nosił broń, co było bardzo ryzykowne. Jaster opracował własną metodę. Pociął niektóre moje paski do sukienek i uszył z nich rodzaj szelek. Pistolety znajdowały się pod pachami. W ramach zachowywania ostrożności, gdy wchodził do nieznanego lokalu, zawsze starał się zorientować w rozkładzie pomieszczenia, patrzył, gdzie wychodzą okna, czy jest drugie wyjście. Nocując u nas w domu w ciągu zimy, dbał, by śnieg był odmieciony z balkonu i miał dokładnie opracowany plan odwrotu. Przed Bożym Narodzeniem spadł na niego ciężki cios. Z obozu oświęcimskiego przyszło zawiadomienie o śmierci ojca. Pierwszą reakcją na wiadomość były łzy i modlitwa, którą odmówił w mojej obecności, prosząc, byśmy wspólnie uklękli. W tym czasie matka Jastera przebywała w obozie na Majdanku. Po śmierci ojca Jaster wierzył, że matka przeżyje. Brat Andrzej jeździł do Lublina, starał się o nawiązanie kontaktu z Majdankiem. Obaj chłopcy snuli różne plany w związku z wydostaniem matki z obozu. Jaster palił się do akcji odbicia więźniów przewożonych z Majdanka do Oświęcimia, szczególnie ze względu na matkę. To też nic dziwnego, że mimo grypy i wrzodu na twarzy na telefon Rodowicza zareagował natychmiastowym wstaniem z łóżka. Anoda zaproponował mu wzięcie udziału w akcji pod Celestynowem. W czasie akcji wyrwał mi granat z odwleczoną już zawleczką i wrzucił do wnętrza więźniarki. Jaster był wyższy, prawie 2 metry i bardzo silny. Jemu udało się oderwać siatkę i przez szparę rzucił granat odbezpieczony, po czym drugi do wnętrza więźniarki i w ten sposób unieszkodliwił niemiecką eskortę oraz uwolnił więźniów. Niestety matki Jastera w tym transporcie nie było. Na początku wiosny 43 przeżyłam coś niezwykłego. Zatelefonowano do mnie, że Mira Wleklińska, znana w Warszawie chiromantka, prosi, abym się natychmiast do niej zgłosiła. Do Wleklińskiej udałam się razem z matką. Powiedziała nam, że chciała nas ostrzec przed niebezpieczeństwem, jakie grozi, i tu określiła dokładnie, że chodzi o chłopca, którego kocham, podając dane pasujące do Jastera. Powiedziała, że musi on możliwie szybko, przed upływem 2 miesięcy, opuścić Warszawę. Powiedziała, gromadzą się nad nim chmury. Niebezpieczeństwo grozi mu od kogoś z jego otoczenia. Mimo że jest jeszcze odległe, tylko wcześniejszy wyjazd może go uchronić. Grozi wam co najmniej długa rozłąka. Najbardziej niebezpiecznym okresem będą dni między 12 i 20 lipca. To będzie aresztowanie, ale nie z domu. Wezmą go z pociągu, z tramwaju lub z ulicy. Jednak to będzie aresztowanie, nie łapanka. Będzie chodziło o niego. Jego ten przeklęty los, można powiedzieć, on się właśnie dopełnił w momencie, kiedy wszedł w struktury oddziału OSA-KOSA 30. Ponieważ oddział zaliczył gigantyczną wsypę. W górach tego kościoła miał miejsce straszny dramat, bo tu znowu żołnierze Armii Krajowej, młodzi, postanowili zrobić ślub. To nie było uzgodnione z dowództwem, to nie było uzgodnione z nikim, tylko tak sobie. 5 czerwca 1943 roku w kościele świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży w Warszawie doszło do zaślubin pomiędzy Mieczysławem Unijewskim, pseudonim Matros, żołnierzem oddziału OSA-KOSA 30, a Teofilą Suchankówną, córką słynnego artysty malarza Antoniego Suchanka, której brat służył w tym samym oddziale. Wcześniej wiedzieliśmy, że państwo młodzi rozesłali około 300 zaproszeń na ten ślub, co było pewnym złamaniem kanonów konspiracyjnych. To był taki odruch, powiedziałbym, wariacki. Wariacki. To mogłyby wymyśleć jakieś dzieci, ale żeby dojrzali,
żołnierze Armii Krajowej w ten sposób rozumowali w ten dzień, to jest prawie niemożliwe, a jednak to jest historia. Kiedy para młoda odchodziła od ołtarza, do kościoła wpadło gestapo, które wcześniej obstawiło cały plac Trzech Krzyży. Cały orszak ślubny w liczbie 89 osób przywieziono wówczas na pawiak. Pamiętam ładną, młodą parę wkraczającą do kancelarii więziennej. Panna młoda trzymała w rękach bukiet herbacianych róż. A jak wynika z raportu z tegoż aresztowania, który został napisany 9 czerwca, chodziło o wykonawców zamachu na Kriegera w Krakowie oraz o winnych zamachów bombowych na dworcu w Berlinie. Aresztowanie w kościele świętego Aleksandra podziałało na całe miasto jak wsadzenie kija w mrowisko. Wszyscy byli przerażeni. Ja osobiście byłam zdania, że bez względu na stopień zażyłości Jaster nie musiał i nie powinien był być w kościele. Toteż zdziwiłam się bardzo, gdy kuzyn mój Edek Olszyński w kilka dni po aresztowaniu przyszedł do mnie mówiąc, że Staszek znajduje się w bardzo przykrej sytuacji. Szukając winnego w sypy, postawiono Hela w stan podejrzenia. Zarzutem było to, że nie był w kościele ani on, ani jego brat Andrzej. I to jest właśnie jeden z tych momentów, kiedy pada oskarżenie pod adresem Jastera. Chociaż nie jest ono logiczne, ponieważ Leon Vanat, pisarz więzienia na Pawiaku, już 9 czerwca 1943 roku zszedł do celi Antoniego Suchanka, ojca Panny Młodej, i powiedział mu, że jest konfident. Jak zorientowałem się, między aresztowanymi znajdował się konfident gestapo, który w pokoju przesłuchań, ukryty za framugą okna, wskazywał na niektóre osoby. Osobnik ten wzrostu średniego, szczupły, o śniadej cerze i ciemnych włosach, był mocno zdenerwowany i widać było, że nie chce być poznany przez aresztowanych. Jak wiemy, Jaster był blondynem, wysokim, postawnym. Nie można było jego rysopisu pomylić z kimkolwiek innym. On dostał zaproszenie, nie poszedł. To wielki grzech. Na pewno nie jest. Kiedy dowódca tego oddziału też nie był i głośno się wypowiedział, pytanie, dlaczego nie był, bo uważał, że to jest bardzo niebezpiecznie. W takim zgrupowaniu to jest pułapka dobra dla gestapo. No więc, jak można powiedzieć na końcu, kto tu był? Może ten, który oskarżał Staszka. Wywiad i kontrwywiad nie mógł ustalić, kto jest zdrajcą. Pracę w tym kierunku prowadził porucznik Rajski. Poleciłem Bogni, by zerwała kontakty z pozostałymi na wolności żołnierzami. Sam zająłem się poszukiwaniem śladów, które mogłyby przyczynić się do zdemaskowania donosiciela. Osobiście byłem bowiem przekonany, że znajduje się on w naszych szeregach. To nie był jednak koniec całego oddziału, ponieważ został szef sztabu Kudelski, pseudonim Wiktor. I został również Jaster i kilku innych żołnierzy, m.in. Aleksander Kuniński, którzy nie przyszli na ten ślub. Kosa rozbita, zostali jedynie przy życiu szef, podpułkownik Philips, szef sztabu Wiktor, bojowcy Brat, Hel, Jan oraz Tadeusz z dywersji zagranicznej, z wywiadu Rajski i ja. Jaster domagał się natychmiastowego przeniesienia na wschód jako bardzo zagrożony żołnierz podziemia. Dlatego też uprosił jedną z łączniczek, Bognę, do tego, żeby skontaktowała go właśnie z Wiktorem. Staje się jedyną łączniczką, praca utrudniona, jesteśmy popaleni, bez lokali, pogubieni, jesteśmy rozpoznawani przez agentów. Bardzo ryzykowne spotkania, najczęściej w kolejce EKD.
12 lipca umówiłam się z Jasterem koło południa celem załatwienia bardzo istotnej sprawy. Chodziło o zrobienie zdjęcia legitymacyjnego do dowodu na nazwisko Schmidt. Zakład fotograficzny mieścił się przy ulicy Marszałkowskiej w okolicy Złotej. Po wyjściu stamtąd szliśmy bocznymi ulicami w kierunku Poznańskiej. Mieliśmy zjeść obiad o godzinie 15. Hel miał nareszcie wyznaczone spotkanie ze swoim dowódcą. Babcia opowiadała, że Staś raz poszedł do telefonu i okazało się, że spotkanie nie będzie o 3 chyba, tylko o 5, w każdym razie 2 godziny później. Widziałam, jak poszedł do szatni, telefonował, rozmowa była krótka, wrócił zły. Powiedział, to wszystko mi się nie podoba. Nie rozmawiałem osobiście ze starym. Spotkanie jest przesunięte na 5, musimy przeczekać gdzieś 2 godziny. Po krótkim namyśle Jaster zdecydował, że pójdziemy do kawiarni szwajcarskiej. Przenieśli się tam z jakiejś jadłodajni czy restauracji do kawiarni. Blisko bardzo miejsca, w którym miało mieć miejsce to spotkanie. I siedzieli tam 2 godziny, jedząc, pijąc i tak dalej. Czas się dłużył, piliśmy kawę, jedliśmy ciastka i lody. Przed samą godziną 5 Staszek wstał i powiedział, że wróci za 15 minut i pojedziemy razem do Komorowa. Nie płacąc rachunku, wyszedł z kawiarni. Nie przypuszczałam, że widziałam go po raz ostatni. I on wyszedł, mówiąc, za kwadrans wracam. Czego podobno nigdy nie robił. Nigdy nie mówił, jak będę, jak przyjdę, to będę. Kiedy będziesz, jak przyjdę, to będę. W czasie wojny były takie różne rzeczy, łapanki i tak dalej, że ludzie sobie takich rzeczy nie mówili. Żeby się nawzajem nie zobowiązywać i nie niepokoić nadmiernie. A tym razem Staś powiedział, że za kwadrans wracam. I nigdy więcej nie wrócił. I babcia została, czekała tam do wieczora, nie mając pieniędzy na zapłacenie rachunku, bo czekała, że on wróci, bo obiecał, że wróci. I nigdy już więcej nie wrócił. Wiadomość o aresztowaniu Hela z Wiktorem przed domem numer 12 na Nowogrodzkiej dotarła do nas po paru dniach. Przypadkowym świadkiem aresztowania był nasz znajomy Kazimierz Goszkowski, pseudonim Andrzej. Szedł w towarzystwie Szymona, który miał się spotkać z Wiktorem, dowódcą Staszka. Szymon nagle zobaczył wolno jadącego czarnego Mercedesa z półotwartymi tylnymi drzwiami, a wewnątrz cywile z pistoletami maszynowymi. Samochód jechał Nowogrodzką od Brackiej w kierunku Kruczej. Nagle zobaczył, że na rogu Nowogrodzkiej i Kruczej stoją dwaj mężczyźni z podniesionymi rękoma i w otoczeniu żandarmów ISD. Cywile z Mercedesa wyskoczyli i natychmiast wpakowali do wozu obydwu zatrzymanych, którzy usiedli na środku tylnego siedzenia, mając po obu stronach cywili z pistoletami maszynowymi. Ktoś drugi widział, jak uciekł z samochodu, który go wiózł w okolicach Placu Zbawiciela, a potem ślad zniknął. Minęło znów parę dni pełnych napięcia. Wszyscy znajomi, przyjaciele wymieniali telefony. Wreszcie przyszły wiadomości z paru stron. Hel uciekł. Lekko ranny, znajduje się w bezpiecznym miejscu. O tym, jak uciekł Jaster Niemcom, jakim cudem mógł zgłosić się na punkt kontaktowy, wiemy od Janusza Kwiatkowskiego, pseudonim Zaruta. W dniu 12 lipca znajdowałem się około 18 z moim kolegą Eligiuszem Tyszko, pseudonim Trzaska, przy Placu Zbawiciela i byłem naocznym świadkiem ucieczki spędzącego samochodu Jastera Stanisława, Hela. Ulicą Marszałkowską jechał z dużą szybkością czarny samochód, chyba Mercedes, który wjeżdżając na Plac Zbawiciela zaczął raptownie wytracać szybkość na widok jadącego w przeciwnym kierunku, to jest Alei Jerozolimskich tramwaju. Gdy samochód wjeżdżał hukiem w kierunku Placu Unii Lubelskiej, otworzyły się z trzaskiem tylne drzwi, przez które wypadło na jezdnię 2 mężczyzn. Bardzo wysoki obejmował o wiele mniejszego od siebie cywila, którego przygniótł swoim potężnym ciałem. W tym czasie, gdy samochód ostro hamował, wysoki mężczyzna poderwał się z jezdni, wpadając w ulicę Mokotowską, a następnie w ulicę Jaworzyńską. Hel po próbie podjęcia kontaktów został natychmiast izolowany od dawnych powiązań organizacyjnych. Podejrzenie wzbudziło oświadczenie, że uciekł w czasie przewożenia samochodem w Aleje Szucha. Ucieczka skrytego Mercedesa spośród 2 cywili siedzących po obu stronach drzwi spędzącego samochodu i to na tak krótkim odcinku między Nowogródzką a Szucha wydawała się wielce nieprawdopodobna. Dla normalnego śmiertelnika może to być niemożliwe, ale Staszek nie był normalnym takim śmiertelnikiem. Kiedy on siedział po jednej stronie gestapo i po drugiej stronie gestapo, to on mógł ich
jednym uderzeniem łokci po prostu uśmiercić. Nie tylko odebrać im na parę sekund przytomność, ale uśmiercić. Ja nie wiedziałam, w co wierzyć. Ucieczka Hela zdawała mi się czymś bardzo prawdopodobnym, kto jak kto, ale on mógł uciec w sytuacji, która dla kogoś innego byłaby beznadziejna. Był w znakomitej formie. Widziałam przecież nieraz, jak w największym pędzie wskakuje do tramwaju, jak wspaniale biega. Byłam świadkiem, jak robi salto, lądując na jednej stopie, bo drugą miał skręconą. To się widywało jedynie w cyrku. Był zręczny, a przy tym bardzo silny i zawsze był nastawiony na ucieczkę. Wśród żołnierzy Armii Krajowej w Warszawie wybuchła panika spowodowana aresztowaniami wśród żołnierzy Armii Krajowej, aresztowaniem samego komendanta głównego Armii Krajowej Grota Roweckiego, wreszcie aresztowanie szefa sztabu oddziału OSA KOSA wraz ze Stanisławem Jasterem, któremu się udało zbiec. Podejrzenia spotęgowały się po udzieleniu Helowi pomocy lekarskiej. Lekarz stwierdził, że rana była niegroźna. Strzał był oddany z bliskiej odległości, tak, że były ślady prochu. Postrzał oddany był z 7-milimetrowego pistoletu. Agenci mieli pistolety maszynowe kalibru 9 mm. Jest wysoce mało prawdopodobne, by w czasie ucieczki nie strzelali z pistoletów maszynowych, a użyli tylko 7-milimetrowych. Ta ucieczka Jastera to był kolejny gwóźdź do trumny. Co prawda nikogo nie zastanowiło, jak w Mercedesie zmieścił się na tylnym siedzeniu Jaster, dwóch gestapowców i jeszcze Wiktor. Również nie zastanowił się, jakim cudem gestapowcy mogliby w tak ciasnym miejscu, jakim jest samochód, otworzyć ogień z pistoletów maszynowych. Dlatego ten płytki przestrzał mięśnia był jak gdyby koronnym dowodem na to, że Jaster sam się postrzelił, żeby uprawdopodobnić swój powrót na punkt kontaktowy. Sprawą tą zajął się natychmiast nasz kontrwywiad, który ustalił, że Hel wyszedł z Alei Szucha zupełnie normalnie, a nie jak mówił z transportu. Hela zatrzymano, przyznał się do współpracy z gestapo, sfingowania ucieczki z Mercedesa i postrzelenia się w celu mocniejszego alibi. Za wszelką cenę starano się wykryć sprawcę tych aresztowań. I Stanisław Jaster stał się przysłowiowym kozłem ofiarnym. Jednocześnie to oczyszczało wywiad Armii Krajowej i samego Aleksandra Kunickiego, autora książki Cichy Front, który wówczas był oficerem wywiadu dywersji specjalnych oddziałów Komendy Głównej Armii Krajowej. Wobec braku oryginalnych dokumentów świadczących o winie Stanisława Jastera możemy dzisiaj wskazać trzy wątpliwości, które świadczyły na jego niekorzyść. Po pierwsze, ucieczka z Auschwitz. Kolejna sprawa to, że nie został aresztowany podczas ślubu w kościele świętego Aleksandra. Jego nieobecność też była dowodem przeciwko niemu. I wreszcie aresztowanie razem z nim Wiktora, jego bezpośredniego przełożonego, przez którego Niemcy mogli dojść do Komendy Głównej Armii Krajowej. I wreszcie to, że się z tego aresztowania wydostał. Eskalacja tych kilku zarzutów mogła spowodować podjęcie decyzji o na przykład prewencyjnym zlikwidowaniu Jastera. Kiedy w tamtym dramatycznym dla Warszawy czasie miano wątpliwość, decydowano się o zlikwidowaniu takiego żołnierza. Wiktora zamordowali podczas badań, a o Helu nie wiedziałam niczego. Dopiero teraz dowiaduję się od Rajskiego, że Hel był na usługach gestapo, za co został zlikwidowany. Bolesna wiadomość i niespodziewana, nigdy nie podejrzewałabym o zdradę Hela, który z taką pasją brał udział w likwidowaniu wrogów. Rajski pokazał mi fotografię młodego człowieka. Od razu rozpoznałam Hela. Był to absurd tragiczny, bo w wyniku zupełnie bezpodstawnych oskarżeń, wywołanych paniką, Jaster, dokładnie nie znamy okoliczności śmierci, ale można przypuszczać, przez swoich współtowarzyszy został stracony latem lub wczesną jesienią 1943 roku. I dopiero po wojnie babcia się dowiedziała, że zginął. I mało tego, bo mogła podejrzewać, że zginął, prawda? Bo jeżeli się tak kochali, jeżeli byli tak ze sobą związani, jak byli, a on od 1943 roku nie pojawił się,
no to mogła przypuszczać, że nie żyje. Ale dowiedzieć się, że twój narzeczony, twój ukochany, ukochany ciebie, osoby, która była zaangażowana w ruch oporu, która była wychowana w bardzo patriotycznej rodzinie, której ojciec był w delegaturze rządu, którym przyjacielem był Janek Rodowicz, dowiedzieć się, że twój narzeczony był podejrzewany o to, że zdradził, to już samo takie podejrzenie jest po prostu tragiczną rzeczą. Dla polskiego patrioty to jest po prostu tragedia. I babcia musiała z tym wszystkim żyć. To wszystko kiedyś w to, że on... Nigdy, bo ja jej zadawałam to pytanie. Co ciekawe i co zaznaczył pierwszy badacz sądów podziemnych, Sieroszewski, a po nim również Gądek i inni badacze, nigdy nie znaleziono dowodu na to, że Staszek Jaster został osądzony, że jakakolwiek sprawa przeciwko Stanisławowi Gustawowi Jasterowi toczyła się przed warszawskim Wojskowym Sądem Specjalnym i nie ma żadnego dowodu na to, że jakikolwiek wyrok na niego został wydany. Niniejszym stwierdzam, że nigdy w czasie okupacji nie zetknąłem się z jakimikolwiek zarzutami, zwłaszcza z terenu więzienia Pawiak, obciążającymi Stanisława Jastera pseudonim Hel z tytułu jego działalności w konspiracji. Nigdzie z tego, co wiem, nie znaleziono dokumentów o jakimkolwiek sądzie, o jakimkolwiek wyroku. Czyli był to jakiś prawdopodobnie rodzaj samosądu. Stwierdzam, że w czasie okupacji w Komendzie Głównej ZWZAK podległy mi Wydział Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu nie prowadził dochodzenia przeciwko Jasterowi Stanisławowi Gustawowi pseudonim Hel o współpracę z okupantem i w Komendzie Głównej nie było przeciwko niemu wyroku. Wyłączam dywersję, która mogła mieć sprawy we własnym zakresie, ale o sprawie na tym odcinku również byłbym poinformowany. Były to bardzo skrupulatnie prowadzone posiedzenia. Armia Krajowa nie pozwalała sobie tutaj na mniejszą lub większą nonszalancję. I stwierdzenia, że mogła to być egzekucja wykonana w trybie doraźnym, nie zwalniała z przeprowadzenia normalnego postępowania sądowego. Jeśli wierzyć Kunickiemu, że Jaster jest izolowany w lokalu konspiracyjnym, to jakie on stanowi zagrożenie? On nie stanowi żadnego zagrożenia, które uzasadniałoby przyjęcie trybu doraźnego egzekucji. A jeśli by nawet rzeczywiście doszło do tego, że ze złości, ze zwykłych ludzkich emocji wydano taki rozkaz, ktoś rozstrzelał Jastera w trybie doraźnym, to i tak potem Wojskowy Sąd Specjalny, nieinformowany o śmierci podsądnego, przeprowadziłby swoje postępowanie. Poza tym te postępowania były prowadzone bardzo skrupulatnie. Nikt nie chciał wydawać wyroków na prawo i lewo. Niektóre wyroki zawieszone do czasu odzyskania niepodległości i suwerennego państwa. Także to nie są takie postępowania, które były i koniec. I faceta nie ma. Dysponujemy dokumentacją, która mówiła bezpośrednio, że w obliczu tych wydarzeń związanych z aresztowaniem głównych oficerów Komendy Głównej Armii Krajowej należy bardzo dynamicznie rozprawiać się z agentami. Bardzo tutaj ciekawym z tego punktu widzenia wydarzeniem był na przykład rozkaz Bora Komorowskiego z czerwca 1944 roku, który w stosunku do agentki Gestapo ukrytej w 6 oddziale Komendy Głównej Armii Krajowej napisał expressis verbis, że należy ją zlikwidować niezwłocznie, nie pozostawiając żadnych śladów i żeby się nikt nie dowiedział. Być może było tak w przypadku Stanisława Jastera. Tego nie dowiemy się bez dokumentów z tamtych czasów. Wiedziałem, że przyjacielem Stanisława Jastera był Jerzy Chronowski, który znał go jeszcze z kursów żeglarskich przed wojną, a później znał go z pobytu w Auschwitz. Na krótko przed jego śmiercią przypadkowo spotkałem na terenie Muzeum Jerzego Chronowskiego, który mi powiedział, że Jaster był nieludzko w sposób nie tylko sadystyczny, ale wręcz zboczony. Użył takiego określenia, dlatego tak to zapamiętałem. Nie będę podawał szczegółów, które mi wówczas opowiedział Chronowski. W okrutny sposób Jaster był torturowany i w wyniku tych tortur, no po prostu
mógł rzekomo przyznać się. I jeszcze zapamiętałem, Jerzy Chronowski mi powiedział, ale już nie potrafiłem żadnych ustaleń później zrobić na ten temat, że jednym z żołnierzy Armii Krajowej, który w nieludzki sposób torturował Stanisława Jastera, aby przyznał się do winy, był późniejszy powojenny funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa, który pracował w Gdańsku. Jako historyk nie mogę powiedzieć, co stało się ze Staszkiem Jasterem. Mogę powiedzieć, że wersja o tym, że był zdrajcą, jest lekko mówiąc bzdurna. No, nie trzyma się kupy, nie trzyma się ciągu logicznego wydarzeń. W cyklu wtorkowych spotkań organizowanych przez Instytut Pax w księgarni Veritasu w Warszawie, ulica Piękna 16B, w dniu 22 kwietnia 1968 roku spotykamy się z Aleksandrem Kunickim, pseudonim Rajski, autorem Cichego Frontu. No, on promował swoją książkę, napisał w gazecie, podał tam, że on będzie tam i prosi chętnych tego. A narzeczona Staszka powiedziała mi o tym, więc ja szybko do Warszawy pojechałem i byłem na tej promocji tej książki. Jak już byłem sam na sam z nim, to powiedziałem mu, a on mówi, a pan? A ja mówię, a ja jestem uciekinierem z Auschwitz, który uciekał ze Staszkiem Jasterem, którego pan nazwał zdrajcą. Narzeczona Staszka dała mi taki dokument, bardzo ważny. List Kunickiego do Józefa Saskiego Katody. W czasie mej pracy w KOS-ie nigdy nic ujemnego nie słyszałem o Helu. Przeciwnie, wyrażano się o nim jako o ofiarnym, dzielnym i odważnym szturmowcu. Ja mówię, widzi pan, co pan odpisał na zapytanie, czy pan coś wie o Staszku Jasterze? A on, no tak, no to jest moje pismo. Ja mówię, no więc jak to jest? A on mówi, tak po namyśle, wie pan, gdyby pan wcześniej przyszedł do mnie, to ja bym tego nie napisał. Ale napisał pan i książka wyszła. Kiedy babcia walczyła o rehabilitację Stasia, to był dla niej dramatyczny czas. A walczyła jak lwica o to, żeby Staś odzyskał dobre imię. Cała historia Stasia miała ogromny wpływ nie tylko na życie mamy, ale również na życie nasze. Ja mogę w pewnym sensie powiedzieć, że ja więcej wiedziałam o Stasiu i częściej o nim słyszałam już w momencie, jak byłam bardziej świadoma, prawda? Bo to już było być może po rozwodzie moich rodziców, ale ja więcej słyszałam o Stasiu niż o własnym ojcu. Pamięć tamtego czasu, tamtego zdarzenia, tamtych strasznych rzeczy, które się wydarzyły młodej dziewczynie. Przecież ona była w gruncie rzeczy młodą kobietą ze strasznymi przeżyciami wojny, utraty narzeczonego w niewiadomych okolicznościach, powstania, które potem przyszło, tego, że stała przed karabinem, powstania na Woli, które było najstraszniejsze, które ona całe te wszystkie dni przeżyła i te wszystkie stosy trupów, które płonęły, widziała. Potem całe doświadczenie obozu w Pruszkowie i potem jeszcze po wyzwoleniu informacja o tym w 1945 roku, tak, że Staś nie dość, że jej zginął i że nie ma absolutnie żadnej szansy na to, że może wróci, że może się gdzieś odnajdzie, to jeszcze świadomość tego, że ktoś uważał go za zdrajcę, tego Stasia, tego wspaniałego człowieka, tego uciekiniera z Oświęcimia. I ktoś go oskarżał o to, że on był, co przeczy wszystkiemu, co on jej i wszystkim pokazał. Prawda? Mało tego, przecież pamiętajmy, że ona przeżyła również na przykład śmierć Janka Rodowicza, który był jej przyjacielem. A mimo to ona miała nadal ten żar niesłychany, żeby stanąć w obronie Stasia pod koniec lat 60., kiedy ukazały się te dwie książki, kiedy rozpętało się, ja sobie wyobrażam, że dla nich wtedy piekło się rozpętało. Tak naprawdę Jastera z rodziny prawie nikt nie mógł bronić. Rodzice zginęli w Auschwitz, o czym mówiłem. Jego młodszy o rok brat
został aresztowany i ostatecznie zginął pod obozie Leitmeritz. Natomiast dalsza rodzina, między innymi kuzyn Romaszkan, starali się po wojnie przywrócić mu dobrą pamięć. Ale badacze historii Armii Krajowej w Warszawie w jakiś sposób, mnie się wydaje, nadal podtrzymywali to tak strasznie krzywdzące oskarżenie Stanisława Jastera. Normalnie człowieka oskarża się raz. Oskarża, osądza, wydaje wyrok, koniec sprawy, ewentualnie można gdzieś tam o tym napisać. Ale tutaj był on za każdym razem, kiedy przypominano sobie o tej sprawie, na nowo oskarżony. Jeśli uwierzyć Kunickiemu, został oskarżony w 1943 roku. Potem został oskarżony w 1968, kiedy wyszły książki Kunickiego i Kumora. Potem był notorycznie oskarżony w każdym kolejnym artykule przeciwko i broniony za każdym razem, kiedy wychodził artykuł za. Także to jest paradoksalne, że jednego człowieka można oskarżyć kilkakrotnie o to samo, zmieniając tylko argumenty, a tak naprawdę można wielokrotnie mordować pamięć o nim. Nawet jeśli chodzi o zbrodniarzy nazistowskich. Córka Himmlera pamięta go jako kochanego tatusia i nikt jej nie zabrania. A tutaj zabraniano obrońcom Jastera pamiętania o nim jako o bohaterskim bojowniku Armii Krajowej. I tutaj zaczyna się ta tragedia. Nie tyle tragiczne są, owszem, tragiczne są jego losy, losy jego rodziny, ale jeszcze bardziej tragiczne jest to, jak bardzo można zamordować człowieka, rozstrzeliwując go za każdym artykułem. Do ogromnej siły człowieka jednego, żeby to wszystko gdzieś w sobie zmieścić i żeby życie przeżyć normalnie, żeby nie zwariować, prawda? Bo to, co przeżyło, to było do zwariowania. To było absolutnie, myślę, że osoba o słabszej psychice, właśnie na przykład dziecko z mniej kochającego się domu, no chociażby ja, że ja bym pewno, ja bym zwariowała, ja bym nie dała rady. A moja mama całe życie, tutaj jest przecież to pudełeczko, z którym wszyscy mają problemy ze sposobem otwierania, całe życie to pudełeczko stało przy jej łóżku i nigdy nie można się było do niego dobrać. Bardzo późno mama powiedziała mi, że tu w tym pudełeczku, które się trudno otwiera i nawet zostało złamane, nie wiem, czy nie przeze mnie, jak się starałam je otworzyć, a ono ma tutaj takie sekretne zamknięcie. Były i dotychczas pozostał wiersz, którego nie bardzo mogę przeczytać, ale skoro jest w tym pudełku, to znaczy, że to był wiersz być może pisany do Stasia, bo to jest jej charakter pisma. Tu była klisza, która by zawierała zdjęcia Stasia, które oni sobie robili w czasie okupacji. I w kawałeczku gazy czy bandaża jest coś, co wygląda okropnie i być może się strasznie niektórym kojarzy, ale to jest wyrostek robaczkowy Stasia. Mama to schowała i jak sądzę, przez te wszystkie lata, kiedy Stasia już nie było, to był ten i gdzie nie wiadomo, przecież do dziś nie wiadomo, gdzie został, gdzie jest jego grób. Nie można było nawet pójść na grób. Tak jak chodzimy na przykład na grób Janka Rodowicza, wiemy, gdzie jest pochowany i chodzimy i możemy przynajmniej świeczkę zapalić, to ona miała taką, nie wiem, ja nie wiem, jak to oczywiście w mojej głowie się rodzi, ale że to był ten ostatni kawałek, fizyczny kawałek tego ukochanego i jakieś takie, nie wiem, przypomnienie, że ten człowiek rzeczywiście żył, że był realny, prawda? Kiedy mówię o losach Pileckiego czy Jastera, nasuwa mi się pewne porównanie. Obydwaj pochodzili z rodzin patriotycznych. Obydwaj zostali w podobnych okolicznościach aresztowani podczas łapanki na Żoliborzu w Warszawie. Obydwaj zostali przywiezieni do Auschwitz.
Obydwaj działali w konspiracji obozowej, której twórcą był o wiele bardziej doświadczony od i starszy od Jastera Pilecki, wówczas już oficer. Obydwaj w sposób sensacyjny, brawurowy uciekli z Auschwitz i obydwaj zostali straszliwie skrzywdzeni. W wyniku fałszywych oskarżeń, w wyniku fałszywego wyroku sądowego Witold Pilecki został rozstrzelany w okresie terroru stalinowskiego w więzieniu na Mokotowie 25 maja w 1948 roku. A prawie 5 lat wcześniej zginął jego żołnierz Jaster w wyniku fałszywych przesłanek, fałszywych oskarżeń, stracony przez najprawdopodobniej przez współtowarzyszy walki, żołnierzy Armii Krajowej, stracony na terenie Warszawy latem lub wczesną jesienią w 1943 roku. Trzydzieści lat walczy o przyjaciela, harcerza, żołnierza. I nie mogę znaleźć prawdy. I nie mogę się doczekać tej prawdy. Jestem już stary, przyznaję, ale będę walczył dalej.